Dzień dobry, wiem, cały kraj na to czekał. Miesiąc czasu, dzień w dzień słońce, słońce i słońce. Ale się morda cieszy, wiecie? Niech leje. Niech leje i się wyleje. I tak przy okazji Sławcio powie do kobietek, to się pewnie dotyczy, czym nawozić takie habazie balkonowe. Jak myślicie, co Stalewiak daje? Krystalon, czerwony, pomarańczowy, nawet na zmianę można śmiało dawać. Już mówię ile. Taka doniczka dłuższa, o tu wam pokażę na tym Maciejka, ale ty tu jeszcze tak nie koksuje. Nie wiem, ta doniczka może mieć 50 cm, powiedzmy, nie? No i tak samo tutaj. No i są 4-5 rodzajów kwiatów, trochę posadziliśmy za gęsto, bo jak widać, to troszeczkę, kurde, się już nie mieszczą. I tak, ziemia Mastera poszła, to jest uniwersalna. Mastera Wokas. Nawóz. Zacząłem dawkować, już mówię, na taką doniczkę na raz 5 litrów wody i 5 gram krystalon czerwony lub pomarańczowy, a jak mi się zachce, to nawet zielony. No i po tym, jak widać, wszystko ładnie rośnie. No tu to mamy jakieś tam przypalenia, nie? Jakby film bez montażu, tyle że na gimbalu, mam nadzieję, że coś wyjdzie. Nie wiem, tak trochę przypaliło mi się wydaje od słońca, no i zapomniało się czasem podlać. No i wiadomo, jak przesycha konkretnie, dosyć szybko, jak słońce tutaj daje, no to codziennie się podlewało. Ale nie codziennie krystalon, nie dostawało codziennie krystalon, tylko raz tak na 3-4 dni. Nie wiem, jakby zareagowało, dodając nawóz codziennie, ponieważ jeszcze tego nie testowałem, ale na krystalonie, w każdym opakowaniu pisze, że przy każdym podlewaniu można dawać bezpośrednio ten nawóz. Także jak ktoś chce z was, niech sobie testuje, nie robię reklamy. 3 kilo worek kosztuje 35 zł. No to sobie wyobraźcie, na 3000 litrów macie taki woreczek, nie? No. Tak więc tak to wygląda sytuacja z jolowymi kwiatkami. No jak widać, no kurde, w miarę się cie mają. No. A wracając do pogody, no patrzcie. Ja pierdziele. No może tego nie widzicie, ale słyszycie. Cieszę się bardzo. Ale pytanie jeszcze. Ile to popada? Bo jak to musi padać, tak kurde, musiałoby z tydzień tak padać, żeby to wszystko, wiecie, dobrze się napiło. Chodzi o te pola, bo ja na ogródku, to wiecie, skąd wodę mam, nie? Rów zrasza ci dzida. O, basioczek z domu wyszedł. No i tu też coś tak nie za bardzo wyglądają te jolkowe kwiatki. Coś się porobiło z tymi. A może po prostu trzeba wyrywać te stare. Nie pamiętam, jak to było, kurde, z bratkami, tak? W ogóle to ma trochę sucho. Trzeba będzie podlać. Dobra. Miałem dzisiaj... Gdzie jest ostrość? Ja się pytam. Wracaj do mnie tutaj. Miałem dzisiaj otwierać, tak jak mówiłem wczoraj. O, mogę wam pokazać, które drzwi. Tutaj. I wyciągać rośliny egzotyczne, nie? No i tu mam schody. O, tutaj. No tak lipa trochę, bo tu jest środek. No jakoś po lewej stronie powyciągam te olbrzymy. Tylko muszę zdemontować te schody. No ale to widzicie, nie dzisiaj, bo taka pogoda. Pogoda do dupy. O, wiem, przypominam jeszcze raz. Wiem, brzydko to wygląda, beznadziejnie. W tym roku chcę zrobić z tym porządek. Wymienić ten cały szereg szyb. A tu aktualnie, no i górę też trochę poprawić, bo mi tam cieknie. Tutaj aktualnie otworzyłem szybę, wietrzonko. I dałem folię, bo wcześniej przymrozki były, nie? A jeszcze, żeby tak ciepło nie uciekało. Wiecie, o co chodzi. Dobra. Szybki filmik bez montażu. Chyba się udał. Wytłumaczyłem to z kwiatkami. Niech pada i jeszcze raz pada. I wam też życzę tego deszczu, bo jeszcze na Żuławach to jest pół biedy, ale wreszcie kraju. U was tam na południu i w ogóle to jest masakra. Po prostu. Dobra. Trzymajcie się. Na razie.